Witam Państwa serdecznie. Tu mam ul numer 20. Z Tegula pszczółki zostały wzięte, proszę Państwa, do ula 19. I tak trochę doprowadziłem do pewnego nieszczęścia, ponieważ ul 20 postawiłem bez ramek. Ul 20 zostawiłem bez ramek. I tak w ostateczności nie wiadomo, proszę Państwa, ile pszczołek mogło wrócić, nie wróciło, a ile gdzieś zginęło. No bo niestety, bo w ulu numer 20 pszczółki znajdowałem pod wylotkiem zmarznięte, skrzepnięte, które, proszę Państwa, musiałem reanimować w domu. No i teraz zobaczę ul 19 w środku, w gnieździe, ułożę to gniazdo. Jakiego on wzmocnienia doświadczył? Bo w miarę pogoda jest sprzyjająca, 12-13 stopni w cieniu. Zobaczymy, jak Państwo będziecie widzieć na filmie w linku z rodziny 20, że tam parę pszczółek matka tam w ulu ma. No i na razie wystarczy, bo się ma to opiekować. I zobaczymy, jakie wzmocnienie uzyskała ta rodzina. Jakie wzmocnienie uzyskała ta rodzina. Jak Państwo widzą, zatwór podniesiony do góry i za zatwór są wystawione ramki z pszczołami. No co tu jest na tej ramce? Proszę Państwa, no na tej ramce są jajka i te pszczoły coś kombinują. Ale z tego chyba już nic nie będzie. O jajka nie trudno, jak jest matka. Więc posuwamy się dalej. Co tu z tego wyniknie? Proszę Państwa, widzicie? Jest czerw, jest młoda pszczoła. Tę ramkę możemy dokoptować do gniazda. No co miałem zrobić, jak był czerw? Ja to nie planowałem od tygodni, tylko bo jest zimno. Tylko rach, prach, ciach i po robocie. I tu jest pokar na ramce. Proszę Państwa, tu jest pokar na ramce. Ale mam ramki z większą ilością pokarmu. Mam ramkę, proszę Państwa, z większą ilością pokarmu. Pszczółki obczepę. No ale nawet ta ramka musi zostać, bo to jest ramka ciepła, rozgrzana. No na dnie ula jest listewka. Na dnie ula jest listewka, która była pod zatworem, aby go podnieść. O, teraz go tego. No i zobaczymy, co w tym ulu w błyskawicznym tempie jest. Czy te dwie ramki pszczół, dobre dwie ramki, ma wpływ na siłę rodziny. Tak, proszę Państwa, pszczoły są na tylnej części gniazda. Rozłożyły się, mimo że jest zimno, są rozłożone po ulu.
No tu pokarm jeszcze jest. Jeszcze pokarm jest. I czy dobiję do 1 czerwiu? Proszę Państwa, tu muszę popatrzeć. Proszę Państwa, no jest matka. Jak Państwo widzą, jest matka. Tu i będzie czerw. Proszę popatrzeć. I teraz... damy tą ramkę z czerwiem. Tą ramkę z czerwiem damy. Proszę Państwa, tu nie ma sensu dokładać ramki z pokarmem, tylko ramkę z pokarmem, proszę Państwa, w tej rodzinie wstawię za zatwór, że rodziny, pszczółki będą sobie mogły przenosić. W ten sposób załatwimy w tym ulu. Także proszę Państwa, ta rodzina jest delikatnie wzmocniona tymi dwoma ramkami czerwiu. Tu musimy brać pod uwagę, że pszczoły już latają do lasu na miodunkę. A moje ule są bardzo ciepłe. To tu pszczoły się bardziej, proszę Państwa, rozlatują niż w ulach zimnych. W ulach zimnych, jednościennych, to niestety te pszczoły muszą siedzieć w gnieździe i grzać czerw. Na tym to wszystko polega. I tu jest przejście pod zatwór. A, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek, proszę Państwa, i ramki pełne z pokarmem. Wkładam za zatwór. Wkładam za zatwór i rodziny, proszę Państwa, będą stąd sobie pokarm pobierać. Proszę Państwa, tym nagraniem, tym ujęciem to jest bardzo, proszę Państwa, dobra, proszę Państwa, bardzo dobre ułożenie tego wszystkiego, bo ramki za zatworem to jest bardzo dobry układ w szczelim gnieździe, tak na przedwiośniu. Niestety pszczoły mają dostęp do tego. W wyniku połączenia matka nie padła, pszczół dużo, ja wiem ile mi tam mogło przejść, ciężko to określić, także raczej to połączenie jest, proszę Państwa, bardzo dobre. No i z czego się tu nie cieszyć? Rodzina jest lekko mocniejsza. To jak lekko mocniejsza, to będzie i szybszy, taki lepszy rozwój. No co prawda, no nie mam wybujałych rodzin, to są pszczoły kaukaskie. Ja nie wypasam pszczół od lipca na zimę, tylko u mnie w lipcu, sierpniu to pszczółki jeszcze głodują. I bez to są rodziny takie, a nie inne. Moje ule są wybitnie dostosowane do pszczoły kaukas, mała ramka, niska. I proszę Państwa, tymi delegacjami, moimi doświadczeniami serdecznie się z Państwem żegnam i proszę łapki w górę, subskrypcje. No,